Witam Cię bardzo serdecznie w tym odcinku, Rafał Galiński z tej strony. Dzisiaj powiemy parę słów na temat Osmo Pocket. Przez ostatnich 5 dni miałem do czynienia od rana do wieczora z Osmo Pocket. Nagrywałem 5 swoich epizodów, jeżeli chodzi o vlogi codzienne i miałem do czynienia z tym urządzeniem od rana do wieczora. Starałem się wykorzystać wszystkie możliwe funkcje, zainstalowałem też aplikację DJI Mimo, miałem podczas biegania, podczas latania dronem, miałem z psem w akcji na mrozie, w cieple, we wnętrzu, wśród tłumów w galerii handlowej i wszędzie, gdzie tylko mogłem, zabrałem Osmo Pocket. A w dzisiejszym epizodzie zdradzę Ci 5 największych moich subiektywnych plusów dodatnich, ale także 5 moim zdaniem spraw do poprawy, które pewnie znajdziemy już w wersji drugiej. Zatem zaczynajmy. Kupując Osmo Pocket, wchodzimy w świat DJI. Jeżeli to jest Twój pierwszy produkt, to na pewno poznasz funkcjonalność tej firmy i jakość produktów. Tutaj nie ma dwóch zdań, jest to naprawdę produkt najwyższej klasy światowej i firma jest oczywiście liderem, jeżeli chodzi o produkcję dronów. Wchodzi też w inne rozwiązania, także dla profesjonalistów, ale także na rynku, widnieje na rynku amatorskim. Zatem czego możemy się spodziewać, wydając 1600 czy prawie 2000 zł z akcesoriami na właśnie to małe urządzenie? Po pierwsze, mamy bardzo mały gabaryt i przypomina on nam gabarytem łyżeczkę do herbaty. Jeżeli chodzisz z takim urządzeniem, to niewiele osób zwróci na Ciebie uwagę, że nagrywasz. Jeżeli jesteś osobą, która przebywa dużo wśród ludzi i oni zwracają uwagę na to, co robisz, to faktycznie Osmo Pocket może być dla Ciebie, możesz to rozważyć. W tej chwili mam możliwość zrobienia testu audio, dlatego że jestem trochę w głośnym otoczeniu, akurat wszedłem pomiędzy ludzi. Zobaczymy, jak się sprawuje ta kamera. Na pewno straciłem tracking, to jest pewne, ale pod kątem audio zobaczymy, czy ona dobrze. Druga sprawa to specyfikacja. To, co powiedziałem o wymiarach, również ma znaczenie w połączeniu ze specyfikacją. Przy tak niewielkich wymiarach mamy już, otrzymujemy trzyosiowy gimbal z kamerą 4K zdolną do nagrywania w 60 klatkach na sekundę i to jest mega naprawdę imponujące. Ja byłem pod wrażeniem, jakość nagrań jest bardzo przyzwoita. Fantastyczna jest w przypadku dobrego oświetlenia i przyzwoita we wnętrzach, a także moim zdaniem lepsza od Hero w warunkach niskiego oświetlenia. I tu na pewno DJI poszło mocno do przodu w porównaniu do kamery, która jest w Osmo tym klasycznym, czyli Z3. Uważam, że jest dużo lepsza ta kamera tutaj w Osmo Pocket. Następna funkcjonalność, która mi się bardzo podobała, to te wszystkie tryby dodane typu slow-mo. Slow-mo mamy zwolnienie 4 razy, czyli 96 klatek na sekundę, przynajmniej taki był mój odbiór, ja nie patrzyłem w specyfikację. Mamy możliwość wykonywania time-lapsów, ale także motion-lapsów, czyli przy takim małym urządzeniu to jest naprawdę kapitalna rzecz. Mamy opcję śledzenia twarzy, czyli active track czy head tracking, jak zwał, tak zwał, bardziej active track, bo head tracking to mamy przy goglach DJI. Całkiem niezła panorama wychodziła, 3x3 mniej więcej to była panorama. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. Nie byłem w spektakularnych miejscach i nie było spektakularnego oświetlenia, a wyszło w miarę ok. Można panoramę też wykonywać z ręki. I dodatkowo świetną cechą jest FPV, czyli First Person View, doświadczenie takie, że kamera podąża za Twoimi, z gimbalem, za ruchami Twojej ręki. Na plus to, co odebrałem, to na pewno pojemność baterii. I trzeba przyznać, że DJI poszło tutaj do przodu, dlatego że bateria wystarczała mi na nagrywanie całego epizodu od rana do wieczora bez doładowania jej. Czyli około, podawane w specyfikacji mamy 140 minut i faktycznie ja nie odczuwałem takiej potrzeby i konieczności, żeby doładowywać baterię. Zwykle nagrywałem te epizody w taki sposób, że to były wejścia minutowe, 30-sekundowe, 20-sekundowe. Na pewno dużą zaletą Osmo Pocket jest to, że ma swoją własną, dedykowaną aplikację DJI Mimo. W tej aplikacji możemy dokonać ustawień bardziej zaawansowanych tej kamery i możemy także zmontować prosty film w telefonie komórkowym i już go opublikować na przykład na social mediach.
Kolejnym plusem, można powiedzieć, jest jakość dźwięku w porównaniu do Osmo klasycznego. Każdy, kto ma tamtą kamerę z gimbalem, to wie, jak tragiczna była jakość dźwięku. Tutaj poszli, DJI poszło mocniej do przodu i mamy dwa mikrofony. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak te mikrofony używać, w jaki sposób się nimi posługiwać, czyli dobrze sobie poćwiczyć ze 2 godziny, zanim zacznie się robić coś już twórczego z tym Osmo. Zobaczymy sobie jeszcze trochę w takim słabszym oświetleniu, jak właśnie w kinie, co jest grane tutaj w kinach, w zmiennych warunkach oświetleniowych i w zmiennych warunkach też udźwiękowienia. Pójdę jeszcze w miejsce, gdzie jest większe zatłoczenie ludzi, może tam, gdzie stoją w kolejce. Będziemy widzieli teraz, jak sobie audio daje radę. Mówię wcale nie głośno, ani nie cicho, po prostu takim spokojnym, normalnym tonem. Dobra. I teraz spróbujemy znaleźć Tatianę. Nie wiem, gdzie ona jest. Te dwa mikrofony dają radę i na takiej odległości jak wyciągnięcie ramienia, to praktycznie w każdych warunkach, nawet jak był hałas, dawało radę. Także na wielki plus. I ogólnie jakość oceniam na bardzo dobrą. Naprawdę imponuje ten gimbal, jeżeli chodzi o porównanie wielkości do jakości, do ceny. Jeszcze niedawno, żeby uzyskać tak dobre efekty, musieliśmy wydawać naprawdę kupę pieniędzy, kilkanaście tysięcy co najmniej, i na obiektywy, i na dobrą lustrzankę, czy na dobry aparat bezlusterkowiec. W tej chwili urządzenie wyciągamy z kieszeni i bezpośrednio możemy nagrywać. Czyli wielką zaletą, uważam ostateczną, jest jego kompaktowość. Nie musisz mieć statywu, możesz to urządzenie położyć albo trzymać w ręce. Nie musisz rozkładać, nie musisz mikrofonu dopinać. Jeżeli jesteś vlogerem, czy osobą, która zwykle nagrywa, powiedzmy, z komórki, czy właśnie z takich małych urządzeń, Osmo Pocket można rozważyć, jeżeli chodzi o zastosowanie. A teraz w drugiej części powiem Ci, czego mi brakowało i co bym poprawił, co bym przeniósł do wersji drugiej i zaadaptował. Biorąc pod uwagę moje doświadczenia z różnymi kamerami, gdzie byłem, na przykład na Mont Blanc wchodziłem, czy brałem udział w biegu rzeźnika, ciorałem się mocno po szlakach, czasami było tak, że ta kamera ze mną zmokła, czasami była w bardzo wysokich temperaturach, czasami w bardzo niskich, w warunkach ekstremalnej wilgoci. No, wilgotność czasami była taka porównywalna do sauny parowej, to muszę Ci powiedzieć, że to urządzenie na pewno się nie nadaje do takich celów. Jeżeli chcesz się ciorać z nim, jeżeli chcesz wchodzić w różne takie okoliczności przyrody cięższe, tam gdzie jest piasek, tam gdzie jest kurz, tam gdzie jest niska temperatura, tam gdzie jest duża wilgotność powietrza, tam gdzie to urządzenie może Tobie upaść, albo chcesz szybko wkładać do kieszeni, wolno wyciągać, razem z kluczami, z innymi rzeczami, to pomyśl o GoPro Hero. To na pewno nie jest urządzenie do ciężkich zadań. To jest urządzenie dla osoby, która prowadzi dość stateczny tryb życia i spokojny, wyciąga tą kamerę raz, dwa razy dziennie i te sesje są dłuższe. To nie jest kamera shot and gun, że ją wkładasz, i na pewno to nie jest kamera, która jest pokazana na filmach reklamowych, że ta dziewczynka się zaczyna z nią wspinać, dopina ją do kasku, dopina tu i robi tego typu rzeczy. Nie, dlatego że żeby dopiąć ją do piasku, musisz najpierw sobie założyć uprząż, zawiązać węzeł, założyć kask i uzbroić się w pełni, a DJI Pocket nie masz w jaki sposób nawet postawić stabilnie, nie masz jak co z nim zrobić, kiedy jest wyciągnięte z tego futerału. I uważam, że funkcjonalność tej kamery, ja wyciągałem ją średnio około 50 razy z tego pocketu, z tej kieszeni i z tego opakowania dziennie, i muszę Ci powiedzieć, że miałem tego dosyć. Naprawdę, jak oddałem Łukaszowi, jak oddałem Molo tą kamerę, to kamień spadł mi z serca. I co w nim zauważam? Funkcjonalność użytkowania na co dzień. Jeżeli masz GoPro, wyciągasz z kieszeni i od razu jest gotowe. Tu jest puzderko, ja mam te rękawiczki w miarę cienkie, ale teraz zobaczcie, mam psa. I tak, pies mnie dosyć szarpie. Tu jest taki ciekawy dongle, którego pewnie zgubię za jeden dzień. I teraz to puzderko muszę sobie zapiąć i schować. I dopiero włączymy. Sam setup jest szybszy niż wyciąganie. Kalibruje się gimbal. I już po jakichś 3-4 sekundach. W tej chwili mam chyba timelapse, muszę przestawić tryb na wideo. Czyli jakieś 10 sekund
Jest ok, widać, że działa. Wyświetlacz jest bardzo mały tego urządzonka i naprawdę jest mi ciężko tak z odległości 30-40 cm dostrzec, co jest grane. Tak poza tym jest ok. I teraz zrobimy tryb selfie. Raz, dwa albo raz, dwa, trzy. Chyba raz, dwa, trzy. Tak, w tej chwili przeszedłem na tryb selfie i widać wyraźnie, jak to wygląda. Pole widzenia jest dużo mniejsze niż w GoPro, ale siebie widzę. Ten wizjerek jest na tyle fajny, że można siebie zobaczyć. Leon, chodź, pójdziemy w tą stronę. Leo, chodź. Chodź, dziecko kochane. Tu idziemy do Milenki, chodź. I teraz, uważajcie, kończę ten wątek, prawda? Skończyłem nagranie i co ja mam z nim zrobić teraz? Mam tu psa, mam Milenę. Czy ja to mam włożyć tak do kieszeni, jak jest? Teraz wyłączę to. I ułożyło mi się do puzderka. Czyli tak, jedną ręką tu, brakuje mi w tej chwili jednej ręki, pies mnie szarpie, biorę puzderko i teraz rodzi się jedno pytanie. Zobaczcie, jeżeli mi to nie upadnie, to będzie święto. Ile razy jestem w stanie taką akcję przeprowadzić? Wyciągnąć, nagrać i schować. Ale co z tym Osmos robić? Muszę go wyłączyć i chyba do tego pakieciku, do tego etui włożyć. Nie wiem, czy da się zrobić coś innego. Z nim chętnie bym je gdzieś tutaj położył, żeby sobie od czasu do czasu włączyć. Czy mógłbym tak jechać? Wydaje mi się, że ja tak długo nie pociągnę. Na pierwszym zakręcie się wywali. Mocowanie byłoby potrzebne. Czy są takie mocowania? Teraz pytanie brzmi. Czy mocowanie od GoPro mógłbym wykorzystać? Jak przejść na to? Pewnie drukarka. To co Łukasz mówił, drukarka 3D. Bo GoPro wrzucam tak jak jest do kieszeni i nie martwię się, czy mi się złamie ten gimbal, czy mi wpadnie coś pomiędzy gimbala, osadzenia kamerę, na przykład jakiś kurz czy papier. A tutaj jednak trzeba pewną kulturę techniczną i pewną cierpliwość zachować. Czyli jeżeli nagrywasz dużo w ciągu dnia, moim zdaniem nie ma specjalnie logistycznie jak tej kamery wyciągać i wkładać. Wyciągać, wkładać i tak cały czas, prawda? Moim zdaniem bardzo dużą wadą tej kamery, to jest chyba jeden z pierwszych produktów DJI, który widzę, muszę się zastanowić, czy był jakiś wcześniej, który nie ma wymiennej baterii. I to jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo teraz wyobraź sobie, że chcesz na przykład iść na wycieczkę na 3, 4, 5 dni, na przykład, nie wiem, dłuższym szlakiem pomiędzy schroniskami, albo chcesz wejść na wysoką górę i z jedną baterią nie jesteś w stanie ogarnąć. Owszem, możesz wziąć powerbank, jeden lub drugi, ale ten powerbank będzie ci potrzebny do innego celu, na przykład do tego, żeby naładować sobie telefon. No, trudno, żeby chodzić też z 5 powerbankami. Dlatego, wracając do głównego wątku. W drugiej wersji widziałbym na pewno wymienne baterie, bo jeżeli weźmiesz sobie 2-3 baterie na taki 2-3-dniowy wypad w góry, to faktycznie nie musisz myśleć o ładowaniu tego Osmo Pocket. Na pewno wielkim bólem w tyłku dla mnie to było, że nie byłem w stanie regulować sobie tego wychylenia gimbala z pozycji kamery. W Osmo jedynce jest joystick, który umożliwia ci piękny ruch zarówno w poziomie, jak i w pionie. Musimy radzić sobie ręką, jeżeli przestawimy na FPV, ale jeżeli nie przestawisz na FPV i wchodzisz w zakręty, to kamera cię jedzie do przodu, a twój obiekt już jest za zakrętem, więc też trzeba o tym pamiętać. Z tego malutkiego, miniaturowego ekranu po prawej stronie, jak masz miniaturowe paluszki, jesteś w stanie sterować gimbalem, ale to trzeba mieć na pewno nie w ruchu, na pewno nie w akcji, tylko raczej w stacjonarnie. Owszem, jeżeli masz dobre wyczucie i utrafisz akurat na zakończeniu paznokcia, a opuszkiem palca. Tryb slow-mo, slow motion, to jest podstawowy tryb, jeżeli chcemy opowiedzieć historię, jeżeli oglądacie relacje z zawodów sportowych, relacje z poszczególnych akcji, typu wejście gdzieś, przemieszczanie się, sceny B-roll tak zwane, czyli sceny dodatkowe, przebitki, tam jest bardzo dużo slow motion, a tutaj slow motion jest niestety słabe, bo nagle z pełnego kadru, taki jak mnie teraz widzisz, robi ci się coś takiego. I to jest wersja okrojona, czyli tak duży krop jest w wersji slow motion. Dobra, a teraz muszę ci powiedzieć, że staram się jak mogę, żeby nie upuścić tego urządzenia. Jeszcze nie upuściłem, ale chyba niewiele mi brakuje.
Muszę sobie poczytać, jak ten tracking ustawić. Postawienie tego urządzonka jest kłopotliwe i wpatrywanie się w ekran. Wielokrotnie, żeby zobaczyć, jak kadruje, musiałem się położyć de facto. Nawet jakbym miał podpiętego iPhone'a, to i tak musiałbym się położyć pewnie. Teraz wziąłem malutki statyw, także jestem 10 cm dalej niż wysięg mojego ramienia. Musimy trochę przyspieszyć, wiesz, bo jest pół do pełnej, mamy wyjechać z domu. Bierzemy się za bieganie. Let's go! Bardzo mi brakuje możliwości wyboru pola widzenia, bo jeżeli ja chcę nagrywać siebie do vlogu, to ja jestem zbyt tutaj skadrowany, zbyt mocno skadrowany, bo ja chciałbym też pokazać trochę okolicy, takiej czy takiej, coś co się dzieje wokół mnie. A teraz pokażę Ci to samo ujęcie, dopinając ten statyw, który Łukasz mi pożyczył. Nawet jak statyw jestem 10 cm, to powinno być to ujęcie właśnie, to podstawowe, a ze statywem jeszcze dalej, wiesz? No i kolejna rzecz, która według mnie uważam, że jest słaba i znowu trzeba by myśleć tak jak w DJI Osmo, tym pierwszym, o tak zwanym Z-Axis, czyli tym tłumieniu drgań podczas chodzenia, bo niestety jeżeli chodzisz z nim, to te kroki, nie chodzisz jak ninja, czyli nie tłumisz tych kroków swoich, tylko chodzisz normalnym krokiem, to są widoczne te kroki. Jest widoczne poruszanie się wyraźne góra-dół i to niestety dyskwalifikuje ujęcie. No sorry, ale tu trzeba być bezlitosnym, bo jeżeli kupujesz kamerę za prawie 2000 zł, to musisz wiedzieć, czego chcesz. Ja robiłem różne testy i GoPro wypada naprawdę o niebo lepiej ze swoim HyperSmooth czy ze swoim Time Warp w porównaniu do ruchów tego gimbala. Także tutaj uważam, że to jest do poprawy. Kolejnym wielkim minusem, uważam, że ostatnim, już odpuścimy to na dzisiaj, do poprawy dla wersji drugiej, to są akcesoria. Akcesoriów jest jak na lekarstwo do tego. Ludzie sobie drukują na drukarkach 3D akcesoria i dopiero albo adaptują z GoPro akcesoria. Ale nie jesteś w stanie na dzisiaj kupić tych akcesoriów, które występują w filmach reklamowych. Jeżeli firma, która jest liderem na rynku, wypuszcza produkt, a do tego produktu brakuje akcesoriów, to jest coś nieprzygotowane po prostu. My nie kupujemy tego produktu za 500 zł, tylko kupujemy go za 2000. To już zobowiązuje do tego, żeby wypuścić całą linię i kompletne rozwiązanie. Bo teraz wyobraź sobie, że chcemy tą kamerę dopiąć do różnych rzeczy, typu do pasa, czy do szelek, dopiąć psu, jak jest pokazane. Chcemy kupić adapter podwodny, żeby zrobić ujęcia. Jedziemy do ładnego miejsca, wydaliśmy 2000 zł na kamerę, nie jesteśmy w stanie rafy korealowej już dzisiaj sfotografować. Reasumując, przed zakupem Osmo Pocket obejrzyj go. Pojedź sobie do salonu, może DJI lub też do innego sklepu i obejrzyj to Osmo Pocket. Zastanów się, jak będziesz użytkował i czy będzie tylko w kieszeni, jak sama nazwa wskazuje, czy jednak zamierzasz używać tego urządzenia. Zastanów się, jak dużo będziesz go używał i w jakich warunkach używała. Najlepiej pożyczyć sobie takie urządzenie od kogoś na jeden dzień, dopiero podjąć decyzję o zakupie, bo 2000 niby nie dużo, niby nie mało i uważam, że należy mocno zastanowić się nad zakupem takiej kamery i podjęciem decyzji. Wersja druga prawdopodobnie wejdzie za rok i wtedy myślę, że większość tych niedociągnięć będzie zrobiona. Tutaj jednak ten produkt nie jest do końca dopracowany, ale to jest moja osobista sugestia. Oczywiście możecie mnie obrzucić teraz hejtem i powiedzieć: a stary, ty w ogóle o czym ty mówisz? Jesteś idiotą, nie masz pojęcia. Ale ja wam to mówię na podstawie 5 całych dni, które spędziłem z Osmo Pocket. Wiele osób jest pod wpływem DJI, czyli dostają produkty, robią pseudo recenzje z tego produktu. Zachwycają się nim, a ja wam powiedziałem mniej więcej, jak to wygląda dla mnie. Teraz, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to proszę cię bardzo, napisz w komentarzu pod spodem, z jakiego miasta mnie oglądasz, a ja wśród osób, które skomentowały, w ciągu tygodnia wylosuję jedną nagrodę gadżet, skontaktuję się z tobą
i wyślę Tobie na Twoją pocztę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Przy okazji przypominam, że jestem autorem kursów online na platformie Udemy, głównie dotyczących dronów. Mam 2 kursy w języku polskim i 2 kursy w języku angielskim. Taki kurs możecie obejrzeć sami albo możecie też go komuś podarować. Wartość kursów to $9.99. Są one mniej więcej, trwają od 2 do 5 godzin i starałem się w nich przekazać maksymalną wartość. Poniżej w opisie znajdziecie linki i talony promocyjne do tych kursów. Na dzisiaj dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że materiał wniósł dla Ciebie wartość. Zapraszam również do swojego vloga, gdzie umieściłem te codzienne filmy, o których mówiłem. Filmy są zawarte w odcinkach od 268 do 272. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.